Działa. Znaczy przestojów nie powinno już być. Tak samo chyba audio. Nie wiem, chyba audio jest za cicho, tak mi się wydaje. Odnoszę takie wrażenie. To zrobię w takim razie. Tak, to jest za głośno. I zrobię teraz tak. Powinno być w porządku. Za głośno mikro, czyli jednak. Zawsze w przypadku kodów, tak. Straszne przestery siadają. Przepraszam, o grze Battlefield nie grałem, więc niespecjalnie coś powiem. Oho. No, powinno być o wiele lepiej. No, halo, panie kot. No. Zawsze, ale zawsze w przypadku koda tak jest. Aha, dobra. Ja cię rozumiem. Cały czas bawiłem się przy mikrofonie z HyperX-ów. Się złym mikrofonem bawiłem. Złym mikrofonem. Teraz powinno być tak jak zawsze. Jeszcze troszkę. O. Powinno być spoko. Jeśli chodzi o mikrofon, powinno być spoko. Dobra. No, powiedzcie mi jeszcze, jak jest dźwiękiem z gry. Jap, lecimy dalej. Dobra, aha, dobra, to jest, będzie ta starsza misja, z tego co widzę. Okej, to możemy coś się poprawić. Kałach tym razem nie chcę, maszynówki, jakieś Uzi, MP5, szelby, karabiny maszynowe, snajpy. Niech będzie i Dragunov. Akok i celownik, słodko. Nie ma rewolwerka, o nie. Dzień jest dobrze, no to super. Kurde. No niedobrze, no. Bardzo niedobrze. Dobra. Czy ty masz mikro w trybie ciągłego przechwytywania? Tak. Chyba. Tak. Ja mogłaby być głośniej.
Dobra, to jak ja właśnie jest. Okej. We can't hear him. They've been supporting the Mujahideen same as us. They know if Russian was in Afghanistan, they're looking at China next. No one likes the Russians, huh? You know me. I don't like anyone. You might want to get your head down. Take it easy, Sal. Deliver the weapons. W ogóle, ale się zmieniłeś. Jak się zmieniłem? Serio? Jestem przystojniejszy, prawda? Chyba że mówisz o moim synu. Tym gimnazjaliście. Faktycznie. Jest do mnie dość podobny, ale inny. Został hakowany, nie rozpoznajecie. Też nie znam. Nie znam. We're on our way to the Mujahideen camp now. I'm sure I don't need to remind you that our presence here must remain 100% deniable. There will be serious consequences if Russia learns of our involvement in Afghanistan. Obie z nim pomyliłeś. No, także mówię. Taki gimnazjalista jest jeszcze. Niewyżyty seksualny gimnazjalista. Jest taki drugi styl. Ja jestem ten piękny i przystojny. I mądry. Nie, my to jest inaczej. Ten to jest gimnazjalny Volkswagen. Czuk. Ahmazadil. Waldak. Nie wiem kto. Gul Khan. Morgul. The man. Dopiero przebicie Kościoła w jakieś gry, takie pamiętam. To on był. On pobił rekordy jakieś tam. I pewnie bije nie tylko rekordy. No ale w końcu to gimnazjalista. I've arranged for a couple of specialists to act in an advisory capacity. Here they are now. Jezus, czemu on nie próbował pobijać jakoldów? W Simsach mu się nie udało. W ogóle przeglądałem ostatnio sobie ten serwisik Speedrun.com, zobaczyć jakie są tam jakieś śmiesznawe speedrunem. I chciałem zerknąć, czy są już speedruny, czy raczej jest kategoria speedrunów Skyrim VR. Okazało się, że jeszcze nie ma, o ile kiedykolwiek będą. Ale za to zauważyłem ciekawą kategorię, od której chodzi o to, żeby się ożenić. Rekord świata został ustanowiony przez Polaka i wynosi 3 minuty. Gościu w 3 minuty od początku gry się ożenił. Takie ożenki to też czasami bywają w krajach czwartego świata. Lub Ameryce. W Ameryce to wszystko jest. Yep, to jest to Femo. No i co tu się dzieje? To nie lepiej speedian. Jest taki speedian Femo? Jest taki Femo speedian? Podeślij mi na Discordzie adres do tej kategorii, bo zapomnę, że będę chciał zobaczyć. Oczywiście wszystko ciekawość, no, zawodowa. Jako człowiek, który... Jako człowiek, który wiadomo, no...
Ma znajomego speedrunnera. Sędzią zobaczę. Wiecie, niby jest teraz jaśnie, bo jest żaróweczka, że lata. Żaróweczka, tak śmiedzi, ona ma się pali. Muszę chyba załatwić sobie jakąś gaśnicę, bo naprawdę boję się, że mi za chwilę ta żarówka pierdzielnie. I umrę. Będzie zimny Wołga. Będzie ZZG, nie Rusek, ale będzie ZG. Będzie ZG Alaska. Ten wybuch czołgu. Ach, tak. Ile masz lat, że twój syn to gimnazjalista? Ja dobrze słyszałem? Dokładnie tak. Proszę ja ciebie. Lat mam 32. A mój syn, gimnazjalista, ma lat 13. Niestety, tak to właśnie wygląda. Życie nie jest lekkie i usłane górzami, tak? I'm 13, by the way. Cóż, a matką mojego syna gimnazjalisty, aka Torrenta, jest jakaś kobieta, no, nieznajoma, znaleziona pod kolami. Tak się jakoś złożyło, że kobiety lecą na facetów w mundurach. Jak wiadomo, ja mam super mundur. A w tym przypadku mundur górniczy. Czyli 18 lat miałeś, jak był w planach. Znaczy, czy był w planach, to już jest zupełnie inna kwestia. A że no się pojawił, to już swoją drogą. Tylko coś dziwnie cichy jest. O. Mogę jakoś przełączać. W sumie ten akog jest lepszy od Linety. Au, boli, bije. Zabili mnie. Śmierć jest tylko stanem przejściowym. Pamiętajcie, śmierć to nie koniec. Po śmierci jest druga śmierć. O, przepraszam, nie chciałem. Au. To co, to może dzisiaj będzie testowanie gierki o nazwie Battle Ride? A to jest free to play czy płatne? I najważniejsze pytanie, ile to waży? No. W ogóle mogę jakoś przerzucać tryby celowania chyba, nie? Czekaj, mogę jakieś darmówka. Po śmierci jeszcze T-bag. Tak, Guero, tak też jest. Jak pamiętam, to niedużo waży. O czym to jest gierka? To będzie można coś pomyśleć. Nie obiecuję, ale nie wykluczam. Jan, ale ta żarówka śmierdzi. Gorzej niż spod pachy jakiegoś grubasa. Skoro wiem, jak śmierdzi pod pachą jakiegoś grubasa, to on mi mówił, jak mieszkał przez tydzień z Dezenem. Jest już free to play i 1,7 GB. O fuck, znowu się zapatrzyłem na czat i znowu od granata zginąłem. Dobra, ale wiesz co, pytanie podstawowe. Jaką grą jest ten Battle Royale? To jest FPS, to jest karcianka, jakaś kolejna gra typu survival, albo kolejna gra typu, powiedzmy,
Battle Royale? Bo tytuł Battle Royale słyszałem gdzieś. Jezus, tytuł Battle Raid. Battle Raid gdzieś słyszałem, ale nie mogę sobie przypomnieć, co to było. No i gra, bo gra na tym nie atakują. Ale te żarówka śmierdzi, ran. To se na Steam trzeba zobaczyć. Brawler, bierzesz postać, idziesz na arenę i napijesz. No. Brzmi dość dziwnie, albo raczej typowo. No. Au, au. Jolo, jolo. Jolo, dam rady. A. Aha. No i nie dałem rady. Powinien dodać do tej gry testo Virona. W sensie do koda? Battle Raid? Battle Raid jest słabo, od kiedy jest free to play. No to chyba zaufam w tej kwestii mojemu synowi gimnazjaliście. Mam tylko ogłuszające granaty, co? Więc raczej jakoś niespecjalnie uda mi się... Tak? Niespecjalnie uda mi się jakoś przylecieć bez przyużyciu dymnych, bo nie mam dymnych. Dajesz, dajesz, dajesz. Down. I did it, guys. I did it. Meteor's history. Fucking A. Auć. Ale zawsze warto spróbować. Tylko po co? Każdy, kto grał w pewną wersję, mówi, że gra spadła na psy. I się gierka podoba. No nie, no nie. Znowu. Ja, ale tą żarówką śmierdzi. No, no. Heh, poniosłem granat przez ścianę. Quality game. Unplayable. Nie masz pewnego, bo gry nie kupiłeś. Niech ten BTL sobie pojedzie. Właśnie. Jazda, 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 jazda. Pęk. Nice!
Przeżyję to. Chwila, mam 18 pocisków Stingera. Dobra, wezmę, jak nóż się przyda. A ktoś z czatu i nie tylko grał w Garry's Moda? Ja grałem przez 5 minut. Ale to jest zupełnie dla mnie... Znaczy to... To nie jest gra. Zacznijmy od tego. I jakoś do mnie to... Jakoś to do mnie nie przemawiało, nigdy. No, uratuj ten Afganistan. Okej. Okay. I znowu na konika. Ja chyba 60 godzin mam w Garry's Modzie. A ten ma aż 800 godzin. Ja naprawdę... Ja w żadnej grze nawet, w grze, którą najdłużej grałem, nie miałem na 500 godzin. Chyba najwięcej spędziłem w BF1, ale nie, nie w BF1. Najwięcej... Tak. Najwięcej spędziłem w... Niepotrzebnie tam... Co, dajcie mi konia. O, przepraszam. Możesz! Przyblokowałem się na koniu. Jeszcze wytrzymuj. O, fuck. Zamrzyj, którzy mają po 2000. Ja naprawdę, że ja maksymalnie miałem 350 w Paydayu i to jak to najwięcej spędziłem czasu. Naprawdę. Ludzie. Oj, ludzie. Chciałem tego kunia wsiąść, nie mogę? 5000 godzin. No tak, to jest taka jest kwestia, nie chyba nikt nie przebije. I to faktycznie, kiedyś tak był. Kiedyś na pewno w Shootmanii tyle on ciojał. Gdyby nie to, że zostało uśmiercone. Gdyby nie to, że uśmiercili tą Shootmanię, to naprawdę. To nie byłoby więcej. Tym bardziej, że ja grałem też Shootmanię spoja. Może nie spoja, ale dużo nawet. Tak jak podobało mi się ta gra. Znaczy jako spoja mam tu na myśli, jak na mnie spoja. A, dobra, z mostu. O ile zdążysz nabić, zanim zdechnie, to musiałby od premiery codziennie grać i w jakimś studem wybić te 5000 w ciągu 2 tygodni.
No przepraszam. No i znowu mi się umarło. Ty to coś masz z tymi sojusznikami w kodzie. Do tej pory w każdej odsłonie nie odmówiłeś sobie pary zaszczelić. No... No sorry, no. Nic na to nie poradzę. Na wojnie czasami ginie więcej osób z rąk sojuszniczych niż... wrogich. Że jakieś była taka statystyka, która tak naprawdę nie było rzadko, może nie tyle rzadko, co prawie nigdy nie była ujawniana. Że naprawdę sporo osób, znaczy sporo żołnierzy na wojnie ginie z ręki sojuszników. A to omyłkowo przez oszał, a wiadomo, artyleryjski, a to... Tu jest helikopter z mój, a który nie. O fuck, tu bity, ale koło mnie był. Koło mnie był bity, ale. Bity. Ale tu bitu. Easy peasy, teraz możemy iść na pałę. Wszystko trzeba taktycznie zrobić, a nie lecieć na... Znaczy dobra. No przecież zniszczyłem helikopter jeden. Udało się. O, sześć. Patrzy się w bok i strzela celnie. O, i znowu postacie noszą po 500 pocisków. Naprawdę. To ile oni po 15 magazynków noszą przy sobie? To jest nierealne. Nie jestem specem, ale chyba normalny, przeciętny żołnierz nosi przy sobie 2-3 magazynki w górę, z czego jeden już od razu w broni. Jeszcze nie ma prawa jechać. Piech amerykański ma 6 magazynków po 30. No to wierzę.
to i tak 180 pocisków to tak 3 razy mniej niż tyle, ile nosi bohater. No i koń mi zdech. Uff. Jeszcze pewnie ten czołg nie ma prawa jechać. A przecież Kiewczynko nie żyje. To jest najsłabszy moment. Po co to pancernie wrzucili? Co to jest? Ale dwa? A dobiliście go, czy... Nie wiem. Bo raczej od kopnięcia nie mógłby zginąć. Ja tym narzekam na taki pomysł. Znaczy to jest efektowne, ale to jest nielogiczne. Ale to strasznie słabo wygląda na tle całego tego sprzętu. MI-24, MI-8, BTR, T-55, a tu nagle wyskakuje takie coś. A, dlatego go nie dobili. I left you to rot in Vietnam, Sergeant. You should be dead. Nobody told me. Buddy Ramen tells me you're doing business with the Nicaraguan. Także, no niestety moi drodzy, ale przed ZG obiad o godzinie 18. Nie wiem, więc dajcie mi chwilę przerwy czy coś, aż to wpierdzielę do końca. Na chwilę czas stop. Na przykład to wpierdzielę im jazda. Chociaż pewnie wy nie chcecie oglądać mnie jedzącego. Myślałem, że to twój syn. Znaczy, oboje nazywamy się zdobywcy gier. Jesteśmy tą samą nazwą. Tylko, że jeden jest moim synem gimnazjalistą, a drugi to ja. Dobra, także nie, dobra, wiecie, to wyciszę. Wyciszę na chwilę. No. Wyciszę na chwilę i widzimy się za moment.
international. We won't discriminate, whatever your name. No, we won't hesitate to bring it like a hurricane. Your hands are weak, you're barely hanging on.
Halo, widzimy się ponownie po tej króciutkiej przerwie, kiedy wpierdzielałem obiadek, naprawdę całkiem dobry obiadek, polecam. Znaczy wy go nigdy nie zjecie, ale polecam, bardzo dobry był. Także, let's go, kontynuujemy naszego Call of Duty. Jazda. To jest jakieś związanie. Kiedy będzie premiera Torrentowych Odczotów? Już była. Mistrzosiku była i to była w niedzielę? Soviet Union is dying. Money is not the matter. Where are the weapons going? Liczby widzę. Angola. The third world. Why? Na YouTube, a nie na streamie. A! This guy's fucking with us. The fuck are you doing? Menendez told me you must suffer. Two-faced piece of shit. We helped you fight the Russians on your side. No. No, you are and always will be. No. Our true enemy. Ja wiem na waszym kanale i nic mi nie pokazał. Co nie tu mnie. Tak, stoi tyle czasu. Aha, bunt. Zbutowali głupich imperialistów. To dobrze i źle. Bo dobrze, że w końcu przywalili tym głupim Amerykanom. Come on, if you think it was him, don't you think he would have stuck around for a bit, huh? Maybe explain some shit? Znowu się wziął z dupy i pomógł im. Głupi Imperialista leżał 3 dni na pustyni, dopóki nie obudził go potężny jeździec. Znowu ten Jeznow. Widzicie? Decyzje. O, to będzie ta dziwna misja. To będzie dziwna misja taktyczna. Dobra, nieważne kim on jest. Okej, 3 zadania go podejrzenia. Dobra. No dobra, dobra. Go. Misja, która jest całkowicie useless. Na tle całej gry, ale jest. Hello
Helmet cam feed is good. Copy. All units stand by. Okay. I want to run through a few systems checks and training maneuvers. Let's make sure we've got this down before we do it for real. I want a function check on claw opcon. Stand by. Claw cam feed online. Weapon systems check. Let's run check on infantry cam feed. Helmet cam link established. Infantry HUD relay confirmed. Let me check turret camera functionality. Mogę zmienić żołnierzy, ulala. Turret control confirmed. Weapon systems active. Checking AO sat feed. Switching to tactical map. Let's run through some movement testing. Claw advancing on marked position. A, do tego obszaru, no dobrze. Claw units moving to waypoint. Set. Jak to wolno idzie. Okay, I want to run through some basic infantry maneuvers. Waypoint established. Moving now. Good. Let's try with all forces. Good job. No, yeah. Let's do one more infantry camp feed check. Mm-hmm. Confirmed. Camp feed is good. Okay, we'll drop a dummy drone into the AO. ASD. To już mały ktoś nazwał jakiś plik. Nie wiem, ściągnął sobie obrazek i go nazwał w jakiś dowolny sposób. Tylko dlatego. Tylko dlatego, że już poprzednia nazwa, podobna nazwa była już zajęta. Selected units, stand by for target. Move to engage. Fire on enemy ASDs. All units, move to engage. Znowu jest wszystkim. Może to jest bug, albo inny zegar mi świata. Demiurg. Let's move this along. Indeed. Kod LTS-owy, no. Infantry maneuvers check, just to be sure. Helmet cam link established. Advance on marker. Infantry proceeding to marker. Looking good. Kod LTS-owy. No ładnie. Wybierzcie sobie takiego koda LTS-owego, całkowicie LTS-owego. I do pełnego akcji i skryptów. Infantry proceeding to marker. Infantry proceeding to marker. All elements, advance on position. Dobra. Ale naprawdę muszę tą misję przechodzić. Ona jest... Ona chyba nie jest związana z fabułą w ogóle. Ona po prostu jest. Tak z dupy wrzucona. Ja to muszę pograć w taką grę. Full Spectrum mówię. O, grałem kiedyś. Grałem z Full Spectruma. Nie, znaczy nie grałem w dodatek, ten hammer coś takiego, ale podstawową część grałem. Enemy troop transports are 1 minute out. All units on ground establishing perimeter. The comsat, the transformer and the cooling tower power the base shield doors. If two of these positions fall, the enemy will gain access to the central mainframe. To nie jeden punkt. Moving to marked waypoint. No bo w sumie zostańcie tu. Clock and feed online. Assuming control of turret. Infantry under direct command.
control confirmed. Engaging enemy infantry. We have a teammate bleeding out. Turret under my control. Threat eliminated. Direct claw control established. That's a kill. Enemy ASD down. Turret control confirmed. Targeting enemy infantry. No widzisz, Shagia spala moje wyobrażenia od 10 lat. No nie, Dylony. Tak odrobinę z kapelusza, no bo tak jest. No nie, dyonów, więcej dyonów was nie było. No, tak z dupy trochę ten... Ej, bo tu faktycznie wszyscy pozdychali. Nie, nie cały wszyscy. Jeszcze 6 minut muszę przetrwać. Ej, no bez jaj. Tu sam? No nie. Będzie ciężko.
Request immediate medevac! Enemy assaulting cooling tower. Tasking infantry directly. SAT antenna is being attacked. Enemy forces are attacking SAT antenna. We got a wounded man! Friendly reinforcement. Może lekko oklepany motyw, ale ładnie podany. Engaging enemy infantry! Cooling tower is compromised. Coordinate defense. He's down. Engaging enemy infantry! We have a teammate bleeding out. Got him. Cooling tower under attack. Move to secure. Signal lost. Transition to infantry. Waypoint established. Moving now. Przydałoby się jakieś starcie. The cooling tower is compromised. Coordinate defense. Whoa. He's down. Moving to neutralize infantry threat. We need to repel enemy assault on power transformer. Enemy forces are attacking SAT antenna. To przypomina jakiś red defense z gry mobilnej. Reinforcements deployed. Eagles on ground. A za bardzo nawet. Cooling tower is compromised. Coordinate defense. Enemy's targeting the power transformer. The enemy took down the cooling tower. SAT antenna is under fire. Enemy quad is broke hard. Engaging enemy quads. We got a teammate bleeding out. That's a hit. Tasking infantry directly. Moving to neutralize infantry threat. Enemy forces are attacking SAT antenna. Eagle down! Element lost. Switching to infantry feed. Targeting the enemy quads. Enemy are moving to destroy the SAT antenna. Dobra. Trójka, idźcie tutaj w takim razie. Waypoint established. Moving now. Targeting enemy infantry. Threat eliminated. Turret control confirmed. SAT antenna is being attacked. Targeting enemy infantry. Enemy is targeting the power transformer. SAT antenna is under fire. That's a kill. Engaging enemy infantry. Helmet cam link established. Kill confirmed. SAT antenna is under fire. Firing on enemy ASDs. That's a kill. The power transformer is compromised. To jest tak z dupy wzięte. Ale nie jest takie złe. Przy okazji oglądnąłem ostatnią część, jak przechodziłeś internet. O! To ktoś ogląda to? Zaskoczyło mnie, że podoba ci się zakończenie. A co sądziłeś, że nie? Najbardziej mnie zaskoczyło to, że ktoś ogląda te materiały, te powtórki. Confirmed, advancing opposition. Enemy forces are attacking SAT antenna. Friendly reinforcements moving to support. Targeting quads. Kill confirm on enemy quad. SAT antenna is under fire. Przeklęte drony. Taking damage. Enemy assaulting power transformer. Power transformer is at risk. Kill confirm on enemy quad. Targeting enemy infantry. We have wounded. Requesting immediate medevac. SAT antenna is being attacked. Base power transformer is under attack. If they take the cooling tower, we'll lose power to the shield door. Shield doors are down. Shield doors are offline. Enemy moving inside. Man down. Moving to neutralize infantry threat. Got her. Friendly reinforcements moving to support. Moving to neutralize infantry threat. Engaging enemy infantry. We have a teammate bleeding out. O, to słodkie. A naprawdę. Firing on enemy ASDs. We have wounded. Requesting immediate medevac. Reinforcements deployed. Eagles on ground. Assuming control of turret. We got a wounded man. Engaging enemy infantry. Ja się ciężko tym taletem. To już szaf. Confirm, fresh troops on deck. We have a teammate bleeding out. That's a hit. We got a wounded man. Turret under my control. Tasking infantry directly. Moving to neutralize infantry threat. Czy mi się wydaje, czy... A mogę to aktywnić? Eagle down!
Na. No nie. Sekund. To są VQS-y, a może nie? Sekund, damy radę. Pozostałe siły wroga. Tu gdzie jest w ogóle czołg? Nie wiem gdzie. No jeszcze dwóch przeciwników, tak? Gdzieś tu. Trzeba najpierw na zewnątrz wyjść. Ale to jest z dupy wzięte. Easy. Może nie easy, ale ogarnięte. Bo i tak musisz przejmować bezpośrednią kontrolę LUL. Znaczy mogę z typu LTS-owego rozkazać im, żeby zabili tamtych pozostałych. W sensie tym, że to jest bardziej ciekawe z pierwszej osoby. Ale sama ta misja jest no z dupy wzięta. No. I knew I could rely on you, Commander. I co, znowu Mason gramy? Dobra, nie chcę tamtych misji robić. Zabezpiecz Mendezan. Dobra. AK-74 po kolejnej misji. Spaskrin. To może być ciekawe. Pyk, snajpa, baretem. Kurde, biorę bareta. Ale w tego skina. Zimny, szybki magazyn, zwinne ręce. Dymny, dobra. Pyk. Pięknie lecimy. What took you so long? So the boss is back in town. Now go get that fuck Menendez. He blames your dad for killing your sister. He also blames Woods. And now he's coming for you. Dude. I think Menendez is going down. I keep seeing these flashes. The night my father died when I was a kid. Why now? Oh, fuck it. I just didn't hit you hard enough. All right, look, Woods gave us all the pieces. Menendez was a big robber. He had the African Chucko. He was being offered up on a silver platter by old Pineapple Face himself, Manuel Noriega. One of the perks of being the president of Panama is that you get to use the army as your own private.
Space Force. So, CIA, in their infinite wisdom, they sign off on the deal. The White House, they cut a check for $1 million, and everybody takes a victory lap. And off we go in the jungle. But we did Nicaragua. There's an accident. Cywilów? Czyżby Spec Ops The Line? Wersja alfa? A piepo, trzeba będzie zagrać Spec Opsa kiedyś. It's Raul Menendez. I told you he would be here. You men ready to move? As soon as I give the order. Give it. Once. It's not fuck around here, boys. Nie chcę być na molny, ale czy ktoś słyszy takie buczenie? That's not the mission, Woods. We take him alive. Znaczy buczenia też słyszę, bo to jest ambient. Słuchać jakieś buczenie? Serio? Będę później musiał zobaczyć na... Będę musiał zobaczyć później. To jest właśnie ciągłe mikio. Będę musiał zobaczyć na powtórkę, jak to będzie wyglądało. Co Demciu? Pewnie Batman. Albo Infamous. Quantas veces te lo tengo que decir que no me molesta. ¿Qué carajo? Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. Josefina! Bo mają zmianę ekwipunku. Kiedy Katelyn? A to się zobaczy. Skończymy Batmana pewnie, lub Kada. Też lekko walnięta misja. A to misja, jak pamiętam, była spoko. Jedna z najbardziej powalonych misji. Bardziej mnie ciekawi, skąd w ogóle wziął maczetę.
Dobrze, Fina, no to fajnie, że koń zamiast cię zadwali lekko ci przesunął. No to jakie teraz? No. Wiesz, bo tego szczególne. Kiedy on przodowuje też, żeby... To jest pytanie. Ale nie, jeśli chodzi o Catherine, to Catherine będzie jak skończymy Infamousa albo Batmana. Mogą być tylko dwie gry z PSA trójki pod rząd jak na razie. A trzy gry maksymalnie. A to się spłacił, siedzi mu się jak siedzę. Who's the girl? Doesn't matter, she's not a target. Probably just a whore. Let's go. All right, about fucking time. Heavy fighting up ahead. Noriega's men are pushing across the riverbed. I ain't keen on fighting alongside these bastards. Trust me, Woods. The cartel boys are hardcore. You're gonna be glad they're here. MG in the window. Building on the right. Guys, posted on the rooftops. No, nie przebija przez ściany już? Co to mamy? Możemy znalazł. O! Wino! Super! A! To jest koktajl. A już myślałem, że będzie chciał pić czy coś. To by było w sumie ciekawe. A może właśnie na tym czymś, na tym winiaku dziwnym był Menendez, kiedy tak leciał z tą kolejną maczetą przez miasto. To pamiętam fajny moment. Tutaj w zależności od tego, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo, będzie inny, uwaga, dialog. Patrzcie, moi drodzy, pokażę wam. Haha, widzieliście? Zmieniły się dialogi w zależności od tego, jak poszliśmy. To nie zawino, lootbox. Lootboxy. W chodzie zawsze były lootboxy. Jakby się tak zastanowić, kod Black Ops 2 to jest ostatni kod na MGSL-u. Oczywiście WW2 nie liczę, bo WW2 pewnie kapniemy gdzieś nie wiadomo kiedy. Kurde, głupie drzewo. No,
No czekaj, że szuka, jak to mówią. Jego lootboxu tu wnosił. Pamiętam ty bitą, powiedziałem postanowić jak szalony. I teraz inne pytanie. Czy ta wojna zostanie rozstrzygnięta do czasów swojego wnusia? Albo jeszcze inne pytanie. Jeśli zostanie rozstrzygnięta, to kto ją wygra? W ogóle jest taka dziwna sprawa z tymi rewolwerkami, z tymi słuchaweczkami, bo pilocik, uwaga, ten pilocik, którym zmieniamy Dolby, basy zmieniamy, tryby, nie wiem, tryby dźwięku wybieramy, 7.1, etc. One, ten pilocik, uwaga, dziwnie się nagrzewa. Fuck. On jest, tak się mniej więcej nagrzewa, jak się monitor nagrzewa tam z tyłu, wiecie. Nie wiem, czy tak powinno być, ale jest to co najmniej dziwne. Jak za wolno? A! W sensie kierowca. W sumie zobaczę później... zobaczę później na jakiejś faku od... HyperX-a, czy faktycznie tak się powinno nagrzewać? Bo jak na razie to jest jedyny minus tych słuchawek. I największy. Bo tak to dźwięk jest naprawdę wyśmienity. Mikrofon nie próbowałem, próbować pewnie nie będę, skoro mam Yeti. No ale... Podnoć niezły jest. No halo. Już powinien zdechnąć. Zaatakuj misję, lul. No, Menendez jest tam już. Biegnie przez tą stadninę. Moździerza paszla! Znaczy, Mołotow. Ała. Rzuć granat pod siebie lub strzel LPG pod siebie. He? Nie będę wnikał. Co tobie... Co miałeś na myśli? Mówiąc takie dziwności.
Co, znowu na wieży? Szkalecik czerwony? Nie. Nie mamy tu szkalecika czerwonego, jest zieloniutki. Od samego początku słomyczka jest zieloniutki. No ale to już jest wina Twitcha w takim razie. W takim razie to jest wina Twitcha. No, ja mam zielony kwadracik. I nic na to nie poradzę. Amunicja kończy. Już jest okej, panie Borgen. Już. Widzicie, no Twitch. Twitch się buntuje. No dobra. Chyba skryptu nie odpaliłem. Yep, nie odpaliłem jakiegoś skrypta? Jakiś skrypcik. No. Wejdę na wielką wieżę. O! Widzicie? Jak za pierwszym razem grałem, to na pewno nie miałem takiego dialogu. Znowu się jakiś skrypt nie odpalił? Ale serio, lol. Lol. Panie, jakiś skrypcik, czy cokolwiek. Co z tą gią? Zepsuł się skrypt, zepsuła się gra. Że kogoś przegapiłem.
Kogoś miałem nie przegapiać. Ale wątpię. To by coś strzelało. Cokolwiek. No nie wiem. Nie, to nie odpala skrypta. Benitez? Builo? Benitez, Builo, Benitez? Może jeszcze raz na wieżę? Dobra, Beniteza się nie da zabić. Dobra, jeszcze raz wejdźmy na wielką wieżę. O, dane. Nie mam pojęcia. Dobra. Musiałbym w takim razie zacząć od nowa. A nie chcę mi się, prawdę mówiąc. Prawdę mówiąc, nie chce mi się. Także na razie koniec, jeśli chodzi o koda. Myślę, że starczy.